Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o książce zupełnie niezwykłej. To znaczy o książce, o której ja tu już mówiłem wielokrotnie, którą zapowiadałem, która jest początkiem takiej serii. Napisał ją mój kolega Michał Radoryski, człowiek niezwykle skromny i taki wycofany, ale dający sobie radę z tekstem. I ona się nazywa Zbigniew Nienacki kontra Charles Dickens. Pomysł na tę książkę to jest pomysł Michała, który wmówił mi, że należy wejść na rynek z treścią polemiczną. A nie dość, że polemiczną, to jeszcze ironiczną. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że ta książka powstała, albowiem już widzę w tym milczeniu, które zaległo wokół niej, bo choć sprzedajemy od dzisiaj, dzisiaj jest poniedziałek, znaczy sprzedajemy wcześniej, ale dzisiaj ją dostaliśmy, to sytuacja wygląda tak, że po prostu nikt o tym jeszcze póki co się nie zająknął. Kilka głupich komentarzy, które się pojawiło, ludzi, którzy ewidentnie nie wiedzą, co zrobić z tym, z tą formułą, prawda? Dlaczego nie wiedzą, co zrobić? Dlatego, że ona wykracza poza ich pojmowanie świata literackiego. Oni by chcieli być traktowani serio. Co to znaczy serio dla takich durniów? To znaczy chcieliby wyprzedzać autora. Tak, w rozmaitych konceptach i chcieliby wiedzieć wcześniej, co autor pomyślał, albo sugerować coś autorowi. No więc Michał nie należy do ludzi, którym się da coś zasugerować. Proszę Państwa, ten rodzaj krytyki nie jest skuteczny. To powiem wprost. Ten rodzaj krytyki nie jest skuteczny, a ewentualne nasilenie tej krytyki spotka się z moją stosowną reakcją. Ja rozumiem, że jeszcze nikt tej książki nie przeczytał, jak ona dojdzie do ludzi. Ona się czyta bardzo szybko, bo to jest tak niezwykle dynamiczna akcja. Państwo odnajdziecie tu różne tropy już sobie znane, bo myśmy to z Michałem konsultowali. Natomiast polemiczna formuła tego jest czymś absolutnie niespotykanym. Ja nie mówię, że to jest format, tak? Bo rynek wygląda w ten sposób, że ludzie płacą duże pieniądze, wydawcy, żeby zakupić pewniaki, tak? Czyli żeby zakupić za granicą różne formaty, a następnie oczekują, że te formaty będą żyły tak samo dynamicznym życiem w Polsce, na naszym rynku, jak żyją za granicą, prawda? Mamy te wszystkie kryminały norweskie i te wszystkie inne głupstwa, które się do niczego nie nadają, oraz ich naśladowców, takich jak Remigiusz Murus, wielokrotnie wspominany. Proszę Państwa, no więc nasza propozycja jest inna. Format ironiczno-polemiczny. Wszyscy pamiętają mniej więcej, kim był Zbigniew Nienacki. Wszyscy wiedzą, jakie emocje towarzyszyły ludziom czytającym jego prozę, kiedy byli małymi dziećmi. Może nie takimi małymi. Znaczy, no, ja z wypiekami na twarzy czytałem te rzeczy. I wiele osób również. Natomiast no, mało kto pamięta, kim był Karol Dickens, tak? Co jakiś czas przypomina się Karola Dickensa przez jego najsłynniejszą książkę, czyli Opowieść wigilijną. No, co roku prawie to jest przypominane. Natomiast, żeby skojarzyć z czymś więcej pana Karola, to nie. Ponieważ ja nie mogłem przekonać Michała do pewnych rzeczy i on poszedł swoją drogą, jeżeli idzie o konstruowanie postaci i tutaj fabuły. Z reguły nikomu niczego nie narzucam, więc też nie próbowałem. Anglikański heretyk Karol Dickens jest postacią pozytywną. Dlaczego? Napisał taką książeczkę dla własnych dzieci, których miał bardzo wiele. Życie naszego Pana. O Panu Jezusie, której nikt nie czyta i w zasadzie się jej nie wznawia. Nie komentuję ani tej książeczki, ani intencji, z jaką Karol Dickens to pisał, ale taka książeczka powstała.
wszyscy znają opowieść wigilijną, wiedzą jak wygląda schemat, jest bardzo ciekawy, on może literacko nie jest tak świetny jak filmowo, natomiast no, tutaj Michał postanowił zastosować taki zabieg, że łączą się wątki z prozy, łączą się wątki z prozy Dickensa i wątki z prozy Nienackiego. Niektóre, tych pierwszych jest więcej, a także jest więcej autentycznych postaci, autentycznych, nieautentycznych, ale fikcyjnych postaci z historii i fikcyjnych postaci z produkcji filmowej i telewizyjnej PRL-owskiej, które my wszyscy znamy, które tutaj żyją zupełnie innym życiem. Całkowicie odmiennym od tego, które znamy z filmów. Ale, proszę Państwa, o co chodzi? Zbigniew Nienacki, który kiedyś napisał ponoć ludzie lubią być oszukiwani. Ja tego tutaj nie wstawiłem jako motta, ale są inne motta, Państwo się przekonacie jakie, nie będę uprzedzał. Budzi się w swoim domu w Wierzwałdzie i odwiedzają go przedziwne postaci. Najpierw odwiedza go sam diabeł wcielony w taką płaską w płaski wizerunek pułkownika Przymanowskiego, znanego autora książek dla dzieci i młodzieży, w tym Czterech Pancernych i Psa, a potem przychodzą do niego różne pomniejsze szatany, a także duchy wielkich muzeów, Louvre, National Gallery i Muzeum Wawelskiego. Więc proszę Państwa, jest to wszystko niezwykłe bardzo i no, moim zdaniem, gdyby rynek w Polsce był uczciwy, poloniści powinni o tym coś napisać. Natomiast oni tego nie zrobią, to jest oczywiste. Po pierwsze dlatego, że są ludźmi bardzo serio, a to znaczy, że interesują ich wyłącznie pieniądze, dodatku małe. Po drugie, no, reprezentują taką ścieżkę poznania, która tak naprawdę nikogo nie obchodzi, tak to można nazwać. Autorzy promowani przez Akademię są po pierwsze nieznani na rynku, po drugie nieciekawi, po trzecie nigdy by tam się nie odnaleźli, dlatego że zostaliby odrzuceni przez publiczność. Zbigniew Nienacki był autorem rynkowym, autorem kreowanym i ciśniętym, można wręcz powiedzieć, przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. Z jakiego on był rozdania można oczywiście zgadywać, natomiast przypuszczam, że z wojskowego. Pewności nie mam żadnej. No, jego popularność była autentyczna i nieskłamana. Popularność tak, natomiast treść tych książek pozostawia bardzo wiele do życzenia. No i kiedy je się czyta dzieciom, to dzieci rzeczywiście są podekscytowane, natomiast później już jest znacznie gorzej. Ja pamiętam, kiedy zdawałem na historię sztuki, to dla wszystkich było jasne, że nawet samo wspomnienie wspomnienie Zbigniewa Nienackiego w ogóle dyskwalifikuje zawodnika na samym wstępie. Do widzenia. Nie ma o czym rozmawiać. No więc to jest bardzo zabawne, bo wielu historyków poszło studiować historię sztuki ze względu na to, że czytało te nieszczęsne książki. Nikt się do tego nie mógł przyznać. Więc proszę Państwa, w związku ze Zbigniewem Nienackim no, serca mojego pokolenia są przeładowane emocjami związanymi z tym panem. I ja myślę, że no, pora dać upust tym emocjom. Bo w zasadzie czemu nie? Michał zaplanował to jako cykl. Ja się bardzo cieszę. Nie wiem, czy on da radę, bo no, nie każdy żyje z pisania książek jak ja. W przygotowaniu są następujące tomy. Zbigniew Nienacki kontra Karol Estreicher. Ja myślę, że nie ma historyka sztuki, który to ominie. Zbigniew Nienacki kontra Olga Tokarczuk, wiadomo. Zbigniew Nienacki kontra Erich von Däniken, to ciekawe. To będzie ciekawe, ja już się nie mogę doczekać, drżę cały. Zbigniew Nienacki kontra Magda Ogórek. Zbigniew Nienacki kontra Arnold Mostowicz, to ja podsunąłem. Zbigniew Nienacki kontra Stanisław Supłatowicz, też ja. No i Zbigniew Nienacki kontra Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Roboty na 7 lat.
roboty na 7 lat, proszę Państwa. Także to nie jest tak, że można być bezrobotnym literatem. Jak ktoś się dobrze zakręci, to sobie znajdzie coś do robienia i będzie fajnie. Miejmy nadzieję, że autor się utrzyma w tej formie, w której jest tutaj. A jak ta forma wygląda, to ja może Państwu zaprezentuję. Oczywiście każdy może sobie na stronie Prawy Górny Róg u Michała na YouTubie Kruk 1959 wysłuchać nagrania pierwszego rozdziału tej książki, które przygotował nasz niezrównany Andrzej Ciborski z fantastyczną zupełnie muzyką. Ja dla tych, którzy nie słyszą, to ja powiem może, co tam jest. Bo tam jest podkład w postaci bolero Ravela, a na to nałożona jest muzyka z filmu Jak rozpętałem drugą wojnę światową i Czterej pancerni i pies. To ja usłyszałem. Być może jeszcze coś jeszcze jest, czego ja nie usłyszałem, bo jestem trochę głuchawy. To zobaczycie Państwo sami, jak to wygląda. Będą jeszcze kolejne rozdziały, trzy, nagrane. No i zobaczymy, no jaki będzie odzew. O, sprzedaż już jest jakaś tam. Ja może nie jest taka, jak ja bym myślał, ale no raptem parę dni to sprzedajemy, a książka dopiero przyjechała dzisiaj, więc spokojnie. Proszę Państwa, no to tu gadać. No, trzeba coś przeczytać. Przeczytam jakiś inny rozdział. Tylko muszę się zastanowić, który. Może któryś z ostatnich? Nie, ostatniego nie, bo to będę zdradzał puentę. Nie wiem, czy to będzie dobre. Może, nie, może jednak mniej drastyczny. Jakiś. Przepraszam, że się tak zatrzymałem, ale naprawdę ilość scen zupełnie nieprawdopodobnych w tej książce no, jest porażająca. O, może taki. Rozdział piąty, w którym dowiadujemy się, jak ciężko było niegdyś zmienić opony w samochodzie, a także możemy się przekonać, że to, co dziś wydaje się wulgarne, w latach realnego socjalizmu uchodzić mogło za szczyt wykwintnu i towarzyskiej nobilitacji. Nienacki odwrócił się gwałtownie w stronę okna. Nie był wcale wystraszony, bo dyskusje z Dickensem odporniły go już na wszelkie zaskoczenia. Ciekaw był tylko, kto tym razem odwiedzi jego stary dom i o czym zechce rozmawiać. Spotkało go jednak rozczarowanie. Za oknem w ciemności nocy stał milicjant w stopniu sierżanta oparty o rower. Żeby zapukać w okno kuchenne, musiał stawać na palcach, a nawet chwilami podskakiwać. Był to bowiem mężczyzna niski i korpulentny. Milicjant był wyraźnie poirytowany, jego mina mówiła jedno: otwieraj pan do jasnej cholery, bo nie będę tak stał na zimnie w nocy. Ani jedno słowo nie zostało jeszcze wypowiedziane, a pomiędzy nim a Nienackim już zalęgła się niechęć. Nie wiadomo właściwie dlaczego, bo przecież zimno i ciepło oddzielone szybą to za mało, żeby ludzie nie poczuli do siebie sympatii. Musiało być coś jeszcze. Nienacki nie wiedział co. Ciekawe, że go nie znam, pomyślał. Było to bardzo zasadne postawienie kwestii, bo Nienacki, ormowiec i społeczny inspektor ruchu drogowego, znał wszystkich milicjantów w okolicy. Nie przejął się tym jednak, bo miał całkowite zaufanie do władzy i poszedł otworzyć drzwi. Sierżant ledwo się w nie zmieścił. Zostawił rower przed schodami i salutując przy przekraczaniu progu, stanął w sieni przed Nienackim. Spojrzał w górę, był bowiem na niego niższy i zaanonsował się. Sierżant Madejski, powiedział, pisane przez Y. Dodał zaraz, komenda powiatowa w Iławie. Nienacki też się przedstawił, ale uczynił to z lekkim zdziwieniem, albowiem wszyscy milicjanci w okolicy dobrze wiedzieli, kim jest. Poza tym obecność funkcjonariusza w mundurze nocą przybyłego na rowerze z Iławy to było prawdziwe kuriozum i Nienacki już zaczął nawet coś podejrzewać. Gdzie Nyska? Miał zamiar zapytać, wyciągając swoją legitymację ORMO, ale się powstrzymał. Wy tak po nocy, sierżancie, rowerem aż z Iławy? Rzekł zamiast tego z fałszywym całkiem zdziwieniem i takąż samą troską. A gdzie tam z Iławy? Zdziwił się sierżant. Nyska stoi w lesie, złapaliśmy dwie gumy, a ja obywatelu pożyczyłem rower w gospodarstwie tu niedaleko i pojechałem po pomoc. Do mnie? Nienacki nadal udawał zdziwienie. A do kogo? Sierżant pokręcił małą głową osadzoną na krótkim karku. Wy jesteście najbardziej znanym w okolicy posiadaczem samochodu i macie też narzędzia potrzebne do zmiany kół. Sierżancie, teraz Nienacki był zaskoczony naprawdę. Chcecie zmienić koła nocą w lesie w grudniu? Nie możecie wezwać pomocy przez radio. Niech przyjadą po was z Iławy, a Nyskę ściągniecie jutro. Sierżant Madejski rozszerzył chrapy swojego i tak szerokiego nosa i bardzo wolno powiedział. Nie bardzo rozumiem, obywatelu. Odmawiacie pomocy potrzebującym przed wigilią w nocy? Jakim do cholery potrzebującym? Zirytował się Nienacki. Jesteście z milicji. Aha, powiedział sierżant, a Nienacki zrozumiał, że w tym aha zmieściły się kwestie i treść teoretycznie niemożliwe do upakowania w trzech nic nieznaczących literach.
Stali dłuższą chwilę naprzeciwko siebie i zdawało się, że nienacki już zapomniał o tym, iż 15 minut wcześniej pożegnał się z przybyłym z zaświatów duchem Karola Dickensa, może z samym Dickensem, całkowicie fizycznie namacalnym. Dla najwybitniejszego pisarza prozy młodzieżowej było to już bez znaczenia wobec realności, która objawiła się nagle w środku nocy w postaci sierżanta Madejskiego. Nienacki ustąpił pierwszy, a właściwie został zmuszony do ustąpienia. No dobrze, towarzyszu sierżancie, rzekł w końcu, dodając tego towarzysza wprost dlatego, by lepiej usposobić do siebie zdenerwowanego wyraźnie Madejskiego. Co dobrze, mruknął sierżant. Ubiorę się, wyprowadzę samochód i pojedziemy w to miejsce, gdzie stoi Nyska. A co z rowerem? Zapytał podchwytliwie sierżant. Zupełnie jak w czasie przesłuchania gitowca sprowadzonego na posterunek w czasie wakacji. Rower? Dziwił się Nienacki. Schowamy w szopie, a właściciel niech się po niego zgłosi jutro. Niech będzie, powiedział Madejski. Ubierzcie się, zaczekam tu na was. Może jednak wejdziecie, Nienacki wskazał drzwi od kuchni. Nie, nie, dziękuję, bronił się sierżant. Zostanę tutaj. Ubierajcie się, obywatelu, i jedziemy. Nienacki wszedł do kuchni, założył najpierw wełniany sweter, a czyniąc to pomyślał o tym, że przecież latał niedawno nad dachami domów w samej tylko koszuli i nie zmarzł. Teraz zaś zakłada ciepłe ubranie, a do tego jeszcze gumowce zamiast pantofli i jedzie w wieczną noc gdzieś w las, żeby pomóc trzem dorosłym ludziom w mundurach. Pomyślał tak i wyobraźcie sobie, że nie zauważył w tym zdarzeniu niczego podejrzanego. Już idę, wołał z wnętrza domu kusieni, w której czekał sierżant. Kiedy wyszli na podwórze, owionął ich zimny wiatr nad jeziora, a Nienacki poczuł, że nadchodzi prawdziwy chłód. Nigdy nie nosił czapki, ale w tej chwili zaczął zastanawiać się, czy czasem nie powinien zmienić tego zwyczaju. Sierżant rozejrzał się niepewnie po podwórzu. Gdzie jest ten wasz samochód, obywatelu? W szopie, mówiąc to Nienacki, ruszył wprost ku wrotom zabudowań gospodarczych, a po chwili wyjechał stamtąd wojskowym łazikiem, podarowanym mu kiedyś przez zaprzyjaźnionych oficerów. To? Zdziwił się sierżant. Myślałem, że wy naprawdę macie ten swój samochód. Po tych słowach na jego twarzy pojawiło się rozczarowanie. Aha. Tym razem Nienacki upakował w trzy nic nieznaczące litery sporą porcję emocji. Więc jednak wiecie, kim jestem. Oczywiście, obywatelu, że wiem. Nie zmienia to jednak faktu, że jestem trochę rozczarowany. Ciekawe, jak to możliwe, że widzę was pierwszy raz w życiu, sierżancie, choć przecież znam wszystkich milicjantów z Iławy. Człowiek musi być otwarty na nowe, rzekł sierżant i uśmiechnął się. Powiedzmy, że zostałem przeniesiony z Giżycka parę dni temu, a was o tym nie powiadomiono. Nienacki spojrzał z podełba na sierżanta i już miał odpalić łazika, kiedy przypomniał sobie o narzędziach. Wysiadł więc i ruszył do szopy. Trzeba wam wiedzieć, że w tamtych nieodległych przecież czasach nie było warsztatów wulkanizacyjnych takich, jakie znamy dzisiaj, a zmiana opon w samochodzie to była prawdziwa gehenna. Robili to fachowcy za pomocą haków, metalowych łapek i innych narzędzi. Nikt wtedy nawet nie myślał o tym, że może istnieć urządzenie redukujące czas zmiany opon do kilkunastu minut. Operacja ta, przeprowadzona w nocy na zimnie w służbowym samochodzie, musiała trwać i wywołać nieuchronne napięcia. Nienacki przypomniał sobie, że kiedyś opisał w jednym tomie przygód pana samochodzika zmianę opon, którą przeprowadził on sam bez niczyjej pomocy. Zaraz jak tylko o tym pomyślał, przyszło mu do głowy, że będzie teraz musiał pomagać milicjantom w zmianie tych opon. Nie spodziewał się bowiem, żeby któryś z nich potrafił to zrobić, czy nawet zastanowił się chwilę, jak przeprowadzić tę operację. Nienacki rzucił narzędzia na podłogę pod tylnymi siedzeniami łazika i całkiem zgrabnie wskoczył na siedzenie kierowcy. Milicjant usadowił się obok niego i zajął więcej miejsca niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Spojrzał na Nienackiego dziwnie, a ten w przeczuciu czegoś całkiem niezwykłego przypomniał sobie o pompce. Musi być pompka, powiedział. Nożna, przecież to nie rower. Mamy jedną zapasówkę, bohatersko oznajmił Madejski. Nie wierzę, że nie możecie wezwać pomocy przez radio. Stoicie w środku lasu, w ciemnościach, nie dokończył. W ciemnościach dopiero będziemy stali, jak się wyczerpie akumulator. Jedźmy, rzucił milicjant. A pompka? Nie macie pompki? Mam, ale muszę znów wyjść z samochodu. To na co czekacie, zdziwił się Madejski. Pieprzony krawężnik, pomyślał Nienacki o przedstawicielu władzy ludowej, który jemu, społecznemu inspektorowi ruchu drogowego i sławnemu pisarzowi śmiał wydawać polecenia, jak jakiemuś zamowcowi z poboru. Milcząc wysiadł jednak z samochodu i wrócił z pompką. No to jedziemy, powiedział cicho głosem, który miał uspokoić przede wszystkim jego samego. Pojechali drogą na Służ, mijając wieś Fabianki. Nie rozmawiali po drodze. Tuż za zakrętem na Januszewo i Szymbark stała milicyjna Nyska, przechylona na prawy bok. Dwie opony? Zdziwił się Nienacki, widząc samochód w blasku lamp swojego łazika. Obydwie z jednej strony? Dlaczego was to dziwi, obywatelu? Głos milicjanta zadurnił w ciemności, tak jakby kabina łazika była pudłem rezonansowym jakiegoś instrumentu dla olbrzymów zamieszkujących okoliczne lasy. Dziwne by było, gdyby przebity były dwie z przodu albo dwie z tyłu. No tak, zgodził się Nienacki. Ciekawe, w co się wpakowaliście i co takiego robiliście w tym lesie o tej porze. To akurat żadna tajemnica. No, szalansko rzucił milicjant. Byliśmy u nadleśniczego w Suszu. O tej porze? Nienacki nie mógł wyjść ze zdumienia. No tak, spokojnie rzekł sierżant. Powiadomiono nas, że w nadleśnictwie odbywa się orgia. Pojechaliśmy na interwencję. Nienacki zamarł. Jak to orgia? Wyjąkał. W nadleśnictwie, w Suszu?
dziwne, bo człowiek tak podejrzliwy jak on powinien był najpierw zainteresować się tym, dlaczego milicja z ławy interweniuje w suszu, jakby na miejscu nie było posterunku. Mógłby też zapytać, dlaczego jadąc z suszu nie pojechali na jej ławę, ale ruszyli przez las w kierunku Jerzwałdu. Nie podniósł jednak żadnej z tych kwestii. Stał jak sparaliżowany, a przyczyną tego było krótkie słowo orgia, które padło z ust funkcjonariusza milicji obywatelskiej, sierżanta Madejskiego. Pewnie się zastanawiacie, obywatelu, Madejski mówił tak, jakby co drugi dzień brał udział w jakiejś orgii odbywającej się nie tylko w miejscu tak niestosownym do tego rodzaju poczynań jak budynek nadleśnictwa, ale także w ogrodzie zoologicznym czy na jednym z prowincjonalnych dworców. Dlaczego nie wezwano milicji susza? Nienacki milczał. Powiem wam, ciągnął Madejski, bo jesteście zaufanym człowiekiem władzy. Tak wyszło, bo miejscowy komendant brał udział w tej orgii. Dlatego właśnie my musieliśmy interweniować. Nienackiego zatkało. Orgia w nadleśnictwie, w dodatku z udziałem miejscowego komendanta milicji, a wszystko tuż pod jego nosem. Nie byle jakim przecież, pod nosem pisarza wyczuwającego na mile różne koniunktury i świetnie zdającym sobie sprawę z tego, co to znaczy dobrze sprzedający się temat. Jesteście pewni, sierżancie, że to była orgia? Dopytywał się Nienacki, kiedy wgramolił się już z samochodu i szli w kierunku Nyski, z której powoli wysuwały się czyjeś długie nogi w czarnych spodniach. Kiedy byli obok milicyjnego auta, ze środka wychynął umundurowany drągal, który zasalutował najpierw sierżantowi, a potem Nienackiemu. Kapral Rokicki przedstawił się i wyciągnął do Nienackiego wielką dłoń. Tak wielką, że ukrywa się w niej drobna dłoń pisarza. Oczywiście, że orgia, powiedział sierżant do Nienackiego, a do drągala zwrócił się ze złowami. I co, Sławek, działo się coś? Nic, obywatelu, sierżancie. Kapral wzruszył ramionami. Cisza, las szumiał. Po dłuższej chwili Nienacki zauważył, że w Nysce jest jeszcze ktoś. Jeszcze jeden funkcjonariusz, który siedzi nieruchomo z tyłu na miejscu dla aresztantów. Kto to? Wyrwało się Nienackiemu. Madejski popatrzył na niego przeciągle. To starszy szeregowy Borucki, rzekł. Od niedawna w służbie. Jest trochę dziwny. Taki bardziej, Madejski przez chwilę szukał odpowiedniego słowa, taki wycofany. Może niech pójdzie po narzędzia do mojego samochodu, dziwnie nienaturalnym głosem rzekł Nienacki. Ktoś przecież musi te koła zmienić. Przydałby się lewar, dorzucił. Jakoś musimy to pudło podnieść. Nie mamy lewarka. Sierżant powiedział to z całkowitym, niepasującym do sytuacji spokojem. Nie mamy. Skąd niby mielibyśmy mieć? Powinien być na wyposażeniu. Nic. Nyski. Nienacki się zdenerwował. Jestem społecznym inspektorem ruchu drogowego. Znam przepisy, krzyczał prawie, aż echo niosło po lesie. Milicja nie może jeździć samochodem, który nie ma pełnego wyposażenia. Madejski uśmiechnął się, słysząc te słowa. Sławek, rzekł jakoś tak obleśnie do Rokickiego. Pokaż panu. Nienacki zamilkł, nieciekawy wcale tego, co też kapral miał mu pokazać. Ten zaś wywołany przez przełożonego zdjął kurtkę na misiu, jaką nosili wtedy wszyscy milicjanci, położył na przednim siedzeniu Nyski, podszedł z boku do samochodu, kucnął, zaparł się mocno nogami o ziemię i jednym szarpnięciem uniósł auto w górę wraz z siedzącym w środku starszym szeregowym Boruckim, który wyjrzał z okna z dziwnym uśmiechem na twarzy. Nienackiemu zdawało się, że już gdzieś widział ten uśmiech, ale wolał nie przypominać sobie gdzie. Teraz wszyscy trzej, jak jakaś ekipa upiornych cyrkowców przybyłych gdzieś z daleka, z egzotycznych krajów południa, patrzyli na Nienackiego wytrzeszczonymi oczami, uśmiechając się przy tym, a w ich oczach dało się wyczytać szyderstwo połączone z prowokacją. Może powinienem zaklaskać, szydził w myślach z samego siebie Zbigniew Nienacki. I choć wszyscy trzej ubrani byli w milicyjne mundury, na tle czerni rasu, w świetle reflektorów łazika, widoczne były tylko ich szeroko uśmiechnięte twarze, jakby odcięte od korpusów i zawieszone w czerni nocy. Sierżant nagle spoważniał. No już rzucił, bierz się pan do roboty, koła trzeba odkręcić, Sławek nie będzie jak stał 2 godziny. Rokicki pokiwał głową i spojrzał z wdzięcznością na przełożonego. Prawda, nie będę. Ja? Nienacki zdziwił się. Ja, sławny pisarz, mam wam odkręcać koła, czyście do cholery powariowali, sierżancie? Bierzcie tego gamonia ze środka i sami odkręcajcie. To się wcale nie spodobało sierżantowi, a jego podwładny siedzący w samochodzie zrobił taką minę, jakby Nienacki zamordował mu matkę albo zasugerował, iż nie jest on i nigdy nie był w pełni władz umysłowych. No dobra, dobra, zły sierżant spokorniał nagle i zmienił ton. Borucki odkręci, ale przynieście chociaż te graty z samochodu. Nienacki, zdjęty nierozpoznanym do końca lękiem, odwrócił się tyłem do milicjantów i ruszył wolno w kierunku łazika. Miał do pokonania może z 10 kroków. Otworzył tylne drzwi, podniósł z podłogi narzędzia niczym ciężką wiązkę chrustu i z takim samym lękiem, całkowicie nieracjonalnym, miał przecież do czynienia z milicją. Odwrócił się w kierunku milicyjnego auta. Coś w środku podpowiadało mu, że kiedy zrobi to zbyt gwałtownie, jego oczom może ukazać się widok tyleż niezwykły, co przerażający. Odwracał się więc bardzo powoli, jak przestępca grzecznie poproszony o takie zachowanie przez amerykańskiego policjanta. Nic dziwnego i zaskakującego się nie wydarzyło. Wszystko wyglądało jak wcześniej. Gruby sierżant na poboczu drogi, przykucnięty i zasapany kapral i starszy szeregowy wyglądający z okna. Co się tak guzdrzecie? Zawołał sierżant. Co się wam stało, obywatelu? Nienacki milczał.
Podszedł do Nyski i położył narzędzia na ziemi, tuż obok nóg kaprala. Niech pan odkręca, zasypał milicjant, dźwigający samochód. Ty też, krzyknął w kierunku swojego kolegi. A pan? Nienacki odwrócił głowę w kierunku stojącego na poboczu drogi grubego sierżanta. Co pan będzie robił? Ja? W głosie milicjanta czuć było niedowierzanie, że ktoś w ogóle śmiał mu zadać takie pytanie. Ja opowiem wam, obywatelu, o tej interwencji w nadleśnictwie. W tym momencie sierżant zmurzył chytre oczy. Przecież was to interesuje, prawda? Nienacki zamarł. Zamilkł na chwilę, zaskakując sam siebie, zabrał się za odkręcanie śrub w kole, używając do tego klucza nasadkowego. Sapiąc i wbijając wzrok w oponę, rzucił w kierunku sierżanta Matejskiego krótkie: no to na co pan czeka? Proszę opowiadać. W czasie, kiedy Borucki i Nienacki odkręcali koła, okazało się, że drugi klucz nasadkowy był w Nysce, a kapral Rokicki sapał coraz głośniej, sierżant rozpoczął swoją opowieść. Dostaliśmy zawiadomienie, że w budynku nadleśnictwa w Suszu odbywają się co jakiś czas orgie. Sierżant mówił, a jego podwładni milczeli, choć przecież temat ten powinien wywołać w nich jakieś reakcje typowe dla młodych funkcjonariuszy prewencji. Jakieś niewybredne dowcipy, jakieś uwagi o wyglądzie i zachowaniu obecnych na orgii kobiet. Nic takiego jednak się nie nastąpiło. Milczeli. Tylko sierżant mówił. Człowiek, który nas o tym poinformował, jest wypróbowanym współpracownikiem milicji. Nazywa się Sobota. Dziwne, pomyślał Nienacki. Zdradza mi nazwisko informatora. To on poinformował nas także o tym, że w tych, jak to mówi młodzież, imprezach bierze udział miejscowy komendant milicji. Co za degeneracja, mruknął Nienacki, licząc na to, że usłyszą go tylko dwaj niżsi stopniem funkcjonariusze. Zaraz tam degeneracja. Sierżant miał jednak bardzo dobry słuch. Sami byście tam poszli, obywatelu, gdyby tylko was ktoś tam zaanonsował. Właśnie, zastanowił się Nienacki. Jestem sławnym człowiekiem, postacią rozpoznawalną i ciekawą, godną wyróżnień, jeśli nie zaszczytów, a te kmioty nawet nie zapraszają mnie na orgię. Nie wyrzekł przy tym słowa, ale co z kolei wprawiło go w zdumienie. Sierżant zaczął jak gdyby nigdy nic wyjaśniać jego wątpliwości. A co wam się zdaje, obywatelu, że jesteście aż takim rarytasem? Żeby wejść na taką imprezę, trzeba być zaufanym człowiekiem lokalnej socjety, a wy kim jesteście? Przybłędą. Oni zapraszają nam swoje żony, dziewczyny, narzeczone. To bardzo kulturalne towarzystwo. Nie ma tam miejsca dla ludzi obcych, którzy chcieliby sobie, przepraszam, tylko podymać i zwiać do cichego domku nad jeziorem. Musielibyście przyjść z partnerką. Trzeba zapłacić jakieś frycowe. Stój! Wrzasnął Nienacki, wypuszczając z rąk odkręcone koło i zmuszając do jeszcze większego wysiłku podtrzymującego samochód kaprala. Skąd wiesz, o czym pomyślałem? A skąd ta zmiana tonu? Sierżant nie wydawał się zbity z pantałyku. Nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili na ty. Nienacki podszedł bliżej, tak blisko, że w świetle lamp łazika widział dokładnie każdy włosek na twarzy sierżanta. Dopiero teraz zauważył, że ta twarz kogoś mu przypomina. Zmienił go tylko głos, niski i chropawy. Kim jesteś? Wysyczał wprost w tę coraz bardziej rozpoznawalną, nalaną twarz. Sierżantem Madejskim, nie widać? Zachuczał grubas, wcale nie wystraszony stanowczością Nienackiego. I nigdy nie pracowałeś w prosektorium, prawda? Prawda, rzekł tamten bezczelnie, wpatrując się w Nienackiego. Nie jest jednak wykluczone, dodał, że kiedyś zmienię zawód. Skąd wiedziałeś, o czym myślę? Nienacki dotknął palcem piersi sierżanta i pochylił się przy tym, bo tamten był odeń dużo niższy. Mam zdolności telepatyczne, obywatelu. Było to jawne szyderstwo i Nienacki poczuł się wobec niego bezradny. Odwrócił się więc, jakby chciał poszukać pomocy u kaprala, silnego jak niedźwiedź i starszego szeregowego Boruckiego. Odwrócił się i krzyknął z przerażenia. Niebieska szklanka na dachu Nyski zaczęła mrugać upiornym blaskiem, a w jej blasku, pomieszanym teraz z białym światłem reflektorów łazika, widać było wyraźnie, że auto unosi się w powietrzu. Kaprar Rokicki stał obok z twarzą raz białą, raz połyskującą, jak szklanka denaturatu wystawiona na słońce, i patrzył przed siebie niewidzącym wzrokiem. Starszy szeregowy Borucki wyciągał z zawiniątka wszystkie po kolei narzędzia służące w tamtych czasach do wymiany opon i wymachiwał nimi tak, jakby chciał przećwiczyć w trybie natychmiastowym rozbijanie głów klęczącym ludziom. Patrzył przy tym w ziemię. Odkręcone od Nyski leżały w błocie, a samochód stał na dwóch kołach tak prosto, jakby nigdy niczego od niego nie odkręcano. Nienacki zamarł. Czuł, że Dickens go oszukał, czuł, że umrze jeszcze tej nocy i nie doczeka do tego, jakże przecież odległego roku 1994, kiedy to przepowiednia o jego zgonie miała się sprawdzić. Nagle poczuł klepnięcie w ramię. Odwrócił się. Sierżant Madejski przyglądał mu się z zaciekawieniem. Nie wiem jak wy, obywatelu, ale my musimy już lecieć. To mówiąc, skinął ręką na Boruckiego, a ten porzucił natomiast stalowe drągi i pręty, sadowiąc się na siedzeniu kierowcy. Ty, Sławek, sierżant rzucił rozkaz do kaprala, tym razem idziesz do tyłu. Kapral uniósł kącik górnej wargi, tak że Nienacki zobaczył połyskujący na niebiesko wielki kieł. Trwało to moment, bo Rokicki usadowił się zaraz z tyłu i przylepiwszy twarz do szyby, gapił się na Nienackiego. Sierżant usiadł koło kierowcy i machnął ręką. Kiedy Borucki uruchomił silnik, wychylił się jeszcze z okna i zawołał do Nienackiego: Sobota!
pamiętaj, że on się nazywał Sobota. Potem nienacki aż zakrył oczy, żeby tego nie widzieć. Milicyjna nyska z Iławy, pozbawiona dwóch prawych kół, wzbiła się w powietrze, napełniając okolice upiornym wyciem. Korony drzew rozświetlił niebieski blask i latające auto ruszyło wprost ku widocznemu zza chmur prawie białemu księżycowi. Już niemal zniknęło, kiedy nienacki odsunął prawą rękę od jednego oka i przyglądał się odlatującemu pojazdowi z niedowierzaniem i przerażeniem. Dobrze zrobił, bo w sekundę później jakiś niewielki, ale ciężki przedmiot spadający z nieba uderzył go w lewą dłoń przyłożoną do lewego oka. Jasny szlak, zaklął nienacki. Wybiliby mi oko! Opuścił ręce i pochylił się, chcąc sprawdzić, co go uderzyło. Ze zdziwieniem podniósł z ziemi książkę i głośno, tak by słyszały go wszystkie okoliczne sowy i śpiące w swoich zimowych legowiskach węże, przeczytał tytuł. Czterej pancerni i pies. Tom pierwszy. Otworzył książkę na pierwszej stronie i zauważył dedykację. Nie uwierzył początkowo w to, co widzi. Dla pewności odczytał ją na głos. Sierżantowi Madejskiemu w dowód przyjaźni. I podpis. Pułkownik Janusz Przymanowski. Dziękuję Państwu. To jest taka książka. Ja już, proszę Państwa, więcej nic nie będę o niej mówił, bo co tu gadać, tak? Każdy musi sobie to wziąć i przeczytać. Także bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam nadzieję, że to się wszystko Państwu spodoba. Michał będzie kontynuował swoje zbożne dzieło i wszyscy będziemy się świetnie bawić. Do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.